Siemaleczko kochani, witam na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy 12-dniowy z kulami do kąpieli. Został on kupiony na Allegro. Jeśli znajdę jeszcze link, zostawię Wam w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być z wszystkimi filmami na bieżąco. A teraz zmieńmy kadr i przejdźmy do oglądania. A więc zmieniliśmy kadr. Przejdziemy do otwierania. Widzę, że tutaj niekoniecznie każdy numerek jest na każdej kuli. Ten kalendarz kupiłam na Allegro, tak jak mówiłam. Akurat ten kupiłam za 35 zł. Jeśli znajdę jeszcze jakiś z takich kalendarzy, to na pewno podlinkuję Wam na dole, jeśli będzie dostępne gdzieś. A teraz przejdźmy do otwierania. Numer 1 jest tu, ale tutaj jest jakby obok. Tutaj ta A więc w numerze 1 mamy kulę o zapachu. Ciężko stwierdzić, wydaje mi się, że jest to jakaś lawenda w kształcie jednorożca. Numer 2. No, już czuję, że będzie ciężko z otwieraniem tych pienek. 1 hour later. Pół kalendarza muszę rozwalić, żeby to wyciągnąć. Dobra. W numerze 2 jest kula o zapachu jakichś owocków. Może być to mandarynka, czy coś takiego. W kształcie diamentu. Numer 3, aż się boję kolejnego okienka, że znowu nie będę mogła wyciągnąć. To jest chyba numer 3, bo podobne jest do 5, ale to jest 3. Dramat, dramat. W numerze 3, już jak widzicie, pół kalendarza rozwalona, dopiero 3 okienka otworzyłam. W numerze 3 mamy coś o zapachu morskim. Jest to taki syreni ogon w kolorze niebieskim. Takim morskim, fioletowym, taki morskim, morsko-niebieski, niebiesko-zielony. Numer 4. Bardzo intensywnie pachną te kule. W numerze 4 mamy niebiesko-różową, bo widać takie różowe drobinki, ale to jest niebieski głównie ma być, spadającą gwiazdę o bardzo męskim zapachu, tak jak męskie perfumy. Numer 5. W numerze 5 mamy pastylkę, taką, no wygląda jak pastylka, jest na niej napisane relax, wyżłobione i jest w zapachu trochę jak taki zapach do szaf, trochę też taki lawendowy. A jeśli podobają Wam się takie tańsze kalendarze, szybkie kalendarze, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi komentarz, to postaram się poszukać czegoś tańszego, fajnego. To była 5, teraz przejdziemy do 6. Już czuję, że wolę sobie tak od spodu tutaj. Nie udało się. No ale 6. A w 6. Boże, mogłam sobie wziąć przyrząd jakiś do otwierania tego kalendarza. A w 6. Widzicie, jaki jest rozwalony. Naprawdę dramat, dramat z otwieraniem. A w 6. mamy różową bombę w kształcie ust. Jest zapachu jakby troszkę malinowym, coś w stylu malinowym. 7. W 7 mamy kolejną pastylkę o zapachu bardziej cytrusowym, cytrynowym, żółtą z gwiazdką. 8 jest tu na dole. Ja sobie tak od spodu spróbuję przebić. W 8 mamy troszkę innego koloru serduszko. Jest takiego zapachu, powiedziałabym, takiej świeżo wybranej pościeli. Ciężko do określenia. 9. 9 zaczyna się gdzieś. Oj, oj, rozwaliłam pół kalendarza.
naprawdę, jeśli chodzi o wyciąganie tych rzeczy, to dramat. W dziewiątce jest niebieska, wygląda trochę jakby miała być chmurki, tęcza na chmurkach, o tak. Trochę taki kształt, chociaż może kto inny by powiedział, że kształt żółwia, no ale no takiej chmurki może, powiedzmy. A pachnie podobnie jak wcześniejsza, jak wyprana pościel. Dziewiątka, dziesiątka. No i już prawie kończymy ten kalendarz, nie? To jest taki szybki kalendarz. Boże, już rozwaliłam pół kalendarza. W dziesiątce mamy kulę w kształcie płatka śniegu, bielutką. I pachnie podobnie jak te dwie wcześniejsze, jak wyprana pościel. No i zostały nam dwa okienka do końca. Którego oczywiście nie mogę otworzyć, bo ten kalendarz jest jakiś niedorobiony. W jedenastym okienku mamy kolejną gwiazdkę, ale ta pachnie już bardziej cytrusowo, pomarańczowo, coś takiego. No i jest w kolorze pomarańczowym. I ostatnie okienko, dwunaste. Już sobie tak otworzę. W dwunastym okienku mamy kostkę w kształcie listka. Pachnie też tak delikatnie. Bardzo delikatnie, fajnie. Podoba mi się ten zapach. No, myślę, że za 35 zł takie kule to jest spoko cena. Trochę gorzej z otwieraniem. Ciężko się otwierało to okienko, jak widzicie. Niektóre są w ogóle przeze mnie nieotwarte, tylko po prostu jest tak oto rozerwany kalendarz, bo no, nie dało się tego wyjąć, ale myślę, że zużyję sobie czy do kąpieli, czy do jakichś zabiegów stóp, na pewno wrzucę sobie taką kostkę. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. I do zobaczenia. Cześć!